Zobacz, znowu to coś! Ostrożnie! Jednostki JE-7 są bardzo niebezpieczne. Daj spokój, wygląda jak słodziak. Come to papa, suko! Załatwimy cię, kutasku mały. Ej, nie ta strona. Nadal jesteśmy ku fajom. Pyk. Dajesz, nie bój się, chodź. Taki jesteś cwany? Nie jesteś cwany. Ja jestem cwańszy. Hoppa! Ale. O, dobra. To już się zrobiło niebezpiecznie. No, ja w sumie nie musiałem. Tego zgubiłem niestety. Dawaj, Piusiaczku. Dawaj, Piusiaczku. Torreador! Oj, dobra, to był taki słaby torreador. Dajesz, Jerzyka, dajesz. Dzięki, faja. Aj, kurde, za późno. Chodź do mnie. Koniec? To było za easy. Nie wierzę. Robot cywilny, poważnie. Coś takiego to robot cywilny. Majorze, wiecie chyba lepiej ode mnie. Macie więcej doświadczenia z robotami bojowymi. Tak? To znaczy... No mam, ale nic nie pamiętam. Wydają się jakieś inne. No, witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. I tak sobie zaczęliśmy od tego małego siusiaczka. To prawda, dwie apteczki zużyłem, ale i tak nie było tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. No, ale mały siusiaczek wyeliminowany. To teraz możemy śmiało sobie przejść do kolejnego etapu. Co my tu znajdziemy? Pytanie, czy będą jakieś cholerne kamery? Wrażenie, co? Widać, że jesteśmy na progu czegoś naprawdę niesamowitego. Gdyby tylko to miejsce nie było usłane trupami. W poniedziałek odbędzie się uroczystość z okazji krajowej polimeryzacji i uruchomienia kolektywu 2.0. Wezmą udział wszyscy najwyżsi rangą członkowie partii komunistycznej. Do tego czasu wszystko naprawię. Mam nadzieję, że wasz optymizm okaże się uzasadniony. Okaże, zobaczysz. Już więcej nie zawiodę doktora Seczenowa. Znowu zamknięte. Kto tu wszystko pozamykał?
Założę się, że jakiś szczubek z zamkiem cyfrowym na drzwiach do kibla. Te drzwi ma otworzyć symboliczny gest podczas uroczystości. A konkretniej? Układ luster skupi promienie świetlne na modelu naszego Układu Słonecznego zawieszonym nad wejściem. Spróbuję to ogarnąć. Oh no, puzzles! Nie wiem, jak to działa. Czekajcie, bo coś tu chyba nie widzę. W tą stronę? Lustro po lewej stronie nie działa. Coś blokuje mechanizm, przez co lustro nie może się wznieść. Jasne. Czyli wracamy do piwnicy. Jakie kurwa lustro? O jakim wy lustrze mówicie, bo ja go nie widzę. Te prawe lustro. Skąd wiesz, że prawe lustro na przykład nie jest zwalnięte? Ha. Dobra, kapuję. Lustro po prawej jest ustawione. Dobra, rozumiem. No i co? No i co? Kazali nam się pod ziemię wynieść. A to zbytnio nie chce działać. Wejdź do zakładu, tylko... A, okej. W ten sposób to działa, dobra. Wejście jest tu. Zakaz wstępu i czaszka z piszczelami? Zachęcające. Co to za miejsce? Na tej kondygnacji znajduje się system amortyzacji magnetycznej. W każdym pomieszczeniu są ruchome zespoły elektromagnesów. Potraktuję je impulsem elektromagnetycznym. Nie zabije mnie. Miejmy nadzieję, że nie. Co? Czyli może mnie zmiażdżyć waląca się ściana magnesów? Teoretycznie nie powinno się to zdarzyć. To jednak tylko hipoteza. Nigdy tu nie byłem. Serio? To dziwne. Mniejsza o to. Kontrolowanie pól magnetycznych. Jeśli znajdziesz się na obszarze, na których występują silne pola magnetyczne, użyj szoku na zwojach magnetycznych, aby zmienić ich polaryzację. Czyli odpychanie, ewentualnie przyciąganie. To była pałka. Tu coś jest. Złomik. Złomik wązwom. Przypomnę, że biegunowość magnesów można zmienić jednym impulsem szoku. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Sorki, memorki. Czy tu nic nie ma dalej? Kurwa, zostawiłbym skrzynię, ale jestem pała. Ammo do kałaka. Tu nic nie ma? No nie. Towarzyszu majorze, dotarliście do WGN-u? Tak jakby. Co to znaczy? Że tak jakby już prawie jestem na miejscu. Jestem w komorze amortyzacji magnetycznej. Próbuję otworzyć drzwi wejściowe. Możecie mi w tym jakoś pomóc? Nie, nie mam takich umiejętności. To wasza odpowiedzialność. Więc dajcie mi spokój. Dobra, nie jest źle. Kurde, tylko tam jest trup. A ja jestem pazerną świnią. Oj, będzie bolało. Posi trochę. Dziękuję. Towarzyszu, czekajcie! Widzieliście może Olega? Zależy, kim on jest. Moim partnerem. Pracowaliśmy tu razem. Ciągle mówił, że te magnesy nas zabiją. Nawet się założyliśmy, kogo pierwszego rozczłonkują. Kiedy wszystko trafił szlak, jakoś się rozdzieliliśmy, więc nawet nie wiem, czy wygrałem. Jakie magnesy? Do czego one służą? Amortyzacja magnetyczna służy usuwaniu wszelkiego rodzaju wibracji. To konieczność, kiedy w jednej sali trzyma się niebezpieczne chemikalia albo reaktor jądrowy, a w sali obok burawy wiercą dziury. Na wypadek trzęsienia ziemi, zapadlisk czy wadliwych fundamentów. I żeby te wszystkie piękne spirale DNA przy wejściu się nie rozbiły. No to co się stało z Olegiem?
Wygląda na to, że wygraliście, bo on pożył dłużej. Naprawdę? Co za ulga! Pierwsza dobra wiadomość od bardzo dawna. Powiedzcie mu, że jest mi winien butelkę. Jak go zobaczycie, jestem trupem, nie będę dręczył żywych. Uważajcie na głowę. Nie chciałem tego pisać. Zależy. Zobaczymy, co powie na trójkę. Obawiam się, że przegraliście. Oleg zginął pierwszy. A nie, nie. No ale założyliśmy się, kogo zabiją magnesy, nie? Wieprzone roboty, więc teoretycznie wcale nie przegrał. Jestem trupem, nie będę dręczył żywych. Uważajcie na głowę. Czyli powiedział w sumie, reasumując, to samo. Więc... Lipa. Tam nie wejdziesz? No i jaja. Jestem pewny, że tu się jakoś da wejść. No właśnie. Ej, no, byłem święcie przekonany, że coś tu jest. Ale że coś tu jest więcej. Ja ślepy jestem, definitywnie jestem, kurwa, ślepy. No serio, wydawało mi się, że coś tu było. Tu nic nie ma. Nie ma. Tu coś jest? Latarki my nie mamy. Ale wygląda to, że nie, nic nie ma. Ale tak na logikę. Ło! Ale się wydgałem? Myślałem, że znów umrę. Myślałem, że znów umrę. To jest sejwik. Zapisywanie danych. Wow! Do góry, do góry, do góry, do góry! Na co się gapisz, blaszany głąbie? No ty też zmarłeś. Świetnie. Dusty. No i mamy nasze pierwsze... Tak na czuję, ja to zrobiłem w tej chwili. Jakoś te zamki lubię, nie wiem czemu. Może dlatego, że mi wychodzą. Tu też są te elektromagnesy, tylko pytanie, jak one działają. A nie, to są lasery. Czy to wejść? Nie da się. Tamstwo w państwie. No ale skrzynki tutaj odpuszczę. Oboje do strzelby, dyrdymałki, srałki. Ale patrzcie, teraz można zbierać to z podłogi nawet. Być może tam to było zbugowane. Jaką cholerę im ten labirynt? System amortyzacji magnetycznej został opracowany przez naukowców z Kijowskiego Uniwersytetu Technicznego. To złożone, kompleksowe urządzenie, samodzielnie dostosowujące konfigurację do okoliczności. Czyli to plan awaryjny na wypadek katastrofy? Między innymi. Jednak służy głównie opracowaniu technologii amortyzacji magnetycznej. System zostanie udoskonalony tutaj, w warunkach ziemskich, a następnie zastosowany w kosmosie. Super. Nauka to potęga, bez wątpienia. Ale dalej musimy się uporać z tymi przeklętymi magnesami. Ja coś źle zrobiłem. Zapytacie, kurde, dlaczego tak twierdzę? To jest ciężkie akurat. To też się da obracać. No bez jaj, to ja o tym nie wiedział. Gdybym wiedział, to bym znacznie szybciej to zrobił. Wcale nie oszukuję. Wcale nie oszukuję. Wcale nie to, że jestem po prostu czasem głupi. Ale tylko czasem. Tylko czasem. Nie często, ale czasami. Tam widzę skrzynię, tam widzę kolesia. Pewnie to jest ten nasz przyjaciel. Rozklikam Z, nie czemu. Zjedźmy sobie kulturka. To jest jakiś prototyp chyba nawet. Panie. Znów klikam Z. Zbieraj mi tu, bo tu jest skrzynka. Materiały syntetyki, dobra. Weź, no, kliknąłem E! Oszust, cheater. Już? Już. Po co ci to było? Mieliśmy kaski, kombinezony, buty.
Planu nie mieliśmy. O czym wy gadacie? Obsługiwaliśmy z kolegą te magnesy. Codziennie się martwiliśmy, że jeśli nie będziemy uważać, to zostaniemy tu uziemieni. Nosiliśmy pokryte gumą spodnie, łykaliśmy tabletki, wykładaliśmy spód kasków folią, żeby tylko pole magnetyczne nas nie rozerwało. A koniec końców zabiły was roboty. Nie, żadne roboty, tylko krótkowzroczność. Trzeba było nosić broń i kamizelkę kuloodporną. Widzicie, problemem były nie roboty, a nie odpowiednie przygotowanie. Zawsze trzeba wiedzieć, co się stanie. Nie na wszystko można się przygotować. Piotr Jaska, przecież to marna wymówka. Posłuchajcie, nigdy się nie pozbywajcie czegoś, co może się przydać. Nie marnujcie kul, nie wychylajcie się i zawsze biegnijcie za osłonę, zamiast iść środkiem. I nie zaglądajcie tam, gdzie nie musicie. Życie według tych zasad byłoby cholernie nudne. Róbcie jak mówię, a będziecie żyć dłużej. W waszym rozumowaniu jest luka wielkości słonia. Ale mniejsza o to. A, czyli to nie był ten typek. To nie był ten typek cool. Hola, hola. Jak to tak można było zrobić? Mi wystraszyć? Jak to tak można było? Hopa! Czekajcie, może coś tu jeszcze jest. Tam coś jest. Tu pokazuje kable, które przechodzą przez to? Jak na moje, wychodzi na to. Dobra, jeszcze raz. Czekajcie, bo Shiro myśli. Opornie mu to wychodzi, ale myśli. Nadal myśli. Tu są drzwi zamknięte i na 100% się nie otworzą, bo jest jakiś przyrząd dziwny. Opa. A my tu byliśmy. Dobra, widzę go. Charles, co Mołotow ma przeciwko doktorowi Sechenovowi? Czemu założył komisję 2 dni przed uruchomieniem kolektywu? Przecież wszystko jest gotowe. Właśnie dlatego, że wszystko jest gotowe. Jak to? Chcesz powiedzieć, że Mołotow i jego komisja chcą ukraść owoce pracy Sechenova 2 dni przed startem? Owszem. Wywołana przez Pietrowa awaria stanowi doskonały pretekst do wykazania, że dr Sechenov nie nadaje się do nadzorowania zakładu 3826, a zatem i polimeryzacji Związku Radzieckiego. A co szef miał z tym wspólnego? To wszystko wina Pietrowa. To on kazał robotom zrobić z zakładu fabrykę trupów. Obawiam się, że towarzysza Mołotowa nie interesuje liczba ofiar. Tak samo zresztą towarzysza Sechenova. Co? Co ty wygadujesz, łapo? Szef robi wszystko, żeby naprawić sytuację. Gwoli ścisłości, towarzyszu majorze, to wy robicie wszystko, by naprawić sytuację, nie dr Sechenov. Ale to on mnie tu przysłał. A dlaczego to zrobił? Pomyślcie o tym logicznie. Towarzysze Sechenov i Mołotow obaj zyskają, jeśli wiadomość o tej okropnej awarii systemu nie rozejdzie się po świecie. Bo nikt by nie uwierzył, że za wszystko jest odpowiedzialnych paru zdrajców. Cały świat by pomyślał, że sowieckie roboty są niebezpieczne. Zgadza się. A jaki należy wyciągnąć z tego wniosek? Tylko taki, że hipotetycznie jak najszybsze zakończenie tego koszmaru leży w osobistym interesie zarówno towarzysza Sechenova, jak i towarzysza Mołotowa. Nieprawda? Tak. No i co? Jesteśmy świadkami najzwyklejszej walki o władzę. Zamiast zgłosić problem rządowi, by ten wysłał do zakładu 3826 wojsko w celu zniszczenia agresywnych robotów, zatrzymania Pietrowa i rozwiązania problemu, dr Sechenov robi co w jego mocy, by ukryć tę tragedię przed wszystkimi, także przed rządem. Fajne tam robociki były, nie powiem. Pozdro dla kumaty. Pozdro dla kumatych. Nie wierzę, że na dole nic nie ma. No nie wierzę, kurde, no nie wierzę, no jestem niedowiarek. Marek niedowiarek. O, ale to po drugiej stronie jest chyba.
O kurde, naprawdę nic by tu nie było? To po co tu złaziłem? Kamera? Nie. Nie no, dawno nie byliśmy. Nie trać głowy, chłopie. Nie otwieraj pokrywy przed całkowitym zatrzymaniem maszyny. No to jest raczej logiczne, no widać nie dla wszystkich. Dobra, no nie ma tu nic. Jestem zły. Ale mamy już podwójne magnesy. Esy magnesy. Kurwa, tam jest tego sporo. Kliknę tu, kto mnie podniesie? Tak, kto mnie podniosło? O. Uuu, parkour! Naprawdę? Tytanowy robot? Tytanowy robot? Ja sobie ze mnie robicie? To było do góry. Pytanie, czy to do góry by nam coś dało? Chyba właśnie, kurde, nie. Ale to już tak. Nie mogą tu wysłać wojska, to za dużo ludzi. Ktoś mógłby przekazać tajne informacje wrogowi i koniec. Ale do zakładu trafiliby wyłącznie rzetelni ludzie. Na przykład oddział Argentum, który jest lojalny wobec Seczenowa. Z pomocą robotów bojowych przywróciliby porządek w mgnieniu oka. Chyba nie muszę wam tego wyjaśniać. Ale to znaczy... Na skwary, nie rozumiem tego. Czemu to musi być takie skomplikowane? Ponieważ doktor Seczenow nie może wezwać wojska ani robotów bojowych bez upoważnienia ze strony Politbiura. Wręcz przeciwnie, stara się nie dopuścić, by rząd o czymkolwiek się dowiedział. Jak sądzicie, dlaczego? Bo jego wrogowie mogliby mu odebrać kolektyw? Skoro wszystko jest gotowe, całym projektem może kierować byle urzędarz. Zgadza się. Wszystko gotowe. Wystarczy naprawić awarię i nacisnąć przycisk. Geniusze, twórcy i inżynierowie zrobili już swoje. Pozostało jedynie cieszyć się owocami ich pracy. A więc towarzysz Mołotow chce wsadzić doktora Seczenowa za kratki za to, co tu się stało, bo chce przejąć zakład? A dokładniej, chce prowadzić kolektyw. Ale ja... W kolektywie wszyscy będą równi. Niektórzy będą równiejsi od innych. No właśnie, niektórzy będą równiejsi od innych. Tak jak działa komuna. Precz z komuną. Co ja tu popierdoliłem? To idzie do góry wtedy, ale... Dlaczego tu idzie czerwony i tu idzie zaraz zielony? Poczekajcie, poczekajcie, ja chyba wiem, co źle zrobiłem. Wiem, co źle zrobiłem, bo jeżeli tu było tak i tu były wszystkie czerwone... Nie wszystkie czerwone. Ale jakbyśmy dali tu... Też nie idą wszystkie czerwone. Idzie tu. Dobra. Tu idzie tak i tu idzie tak. No właśnie. A trochę logiki się człowiek gubi. Nie, wiem, że wysocy rangą członkowie partii będą mieli w kolektywie więcej władzy niż zwykli obywatele, ale to normalne, no bo ktoś musi podejmować ważne decyzje. Tak? A dlaczego? No bo ktoś musi być odpowiedzialny za ich realizację. Nie może być tak, że wszyscy odpowiadają za wszystko, bo wszyscy znaczy nikt. Kiedy wszyscy mają wspólne zadanie, nikt nic nie robi. Więc ktoś musi być za to odpowiedzialny. Gdyby cały świat debatował nad decyzjami, nikt nic by nie zrobił. Cały czas tylko by gadali. Tak sądzicie? Że cały świat bez końca omawiałby istotne decyzje? Przecież kolektyw jest umysłem zbiorowym. Gdy tylko cała ludzkość się w nim połączy, każdy będzie natychmiast wiedział, co pozostali chcą wyrazić. I w tym wspólnym kolektywie odpowiedzialność będzie się brała nie ze strachu przed karą, a ze świadomości potrzeby. A czy ktoś osiągnął taki poziom świadomości nawet tutaj, w ZSRR? My nie jesteśmy idealni, a co dopiero reszta świata? Macie rację. Świat może nie być gotowy na uruchomienie kolektywu. Przywódcy Związku Radzieckiego to rozumieją. Dlatego właśnie urzędnicy partyjni będą mieli szczególne upoważnienia w kolektywie. I co w tym złego? Przecież zawsze tak było. Czyżby?
A może zawsze mieliśmy jednego niekwestionowanego przywódcę, który jak władca marionetek kontroluje Politbiuro, Rady Ministrów i całą resztę? Chcesz powiedzieć, że w kolektywie będzie jeden przywódca? Chcę powiedzieć, że ludzie będą podłączeni do kolektywu poprzez interfejs nerwowy. Urządzeniem myśl? Wszyscy to wiedzą. Urządzenie myśl to wersja dla zwykłych obywateli. Osoby na uprzywilejowanych stanowiskach otrzymają specjalne, wygrawerowane urządzenia, które zapewnią im wyższą pozycję w sieci. A więc nawet przywódcy będą równi. To chyba dobrze. Owszem, ale kolektyw można uruchomić wyłącznie za pomocą interfejsu Alfa. Jest on konieczny nawet do nadawania komuś specjalnych upoważnień. A więc teraz interfejs Alfa należy do doktora Seczenowa, a towarzysz Mołotow chce go wywalić z zakładu, żeby przywłaszczyć sobie interfejs? Właśnie. Ludzie, którzy zginęli wskutek zdrady Pietrowa, nie interesują towarzysza Mołotowa w najmniejszym stopniu. On chce tylko przejąć kontrolę nad kolektywem. To dlatego właśnie tu jedzie. A niech to skwary. Nigdy go nie lubiłem, bo ciągle narzeka na Seczenowa. Ale nie spodziewałem się po nim czegoś takiego. To przez to wszystko jest zablokowane? Co za zwariowane miejsce. Moglibyście wyjść na powierzchnię razem z lustrem. I tu się zgadzam. Chyba prędzej umrę ze starości, niż wyjdę tą samą drogą. No, powiem wam szczerze, że dużo się tym razem o fabule dowiedzieliśmy. O dziwo. I podoba mi się to coraz bardziej. Naprawdę podoba mi się to coraz bardziej. No, potrzebujemy dwóch czerwonych. Dwóch czerwonych. Znaczy, że to musi być w ten sposób. Mamy dwa takie, tylko i wyłącznie. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby to jednak zmienić w ten sposób. Nie. Tak. Czekajcie. O, właśnie. Nie, to nie było zrobione czysto na farcie. Dobra. Wyjeżdżamy z tym lusterkiem. Czy dostaliście się już do WGN-u, towarzyszu majorze? Kondor z komisją rządową opuścił Moskwę. Lada chwila, tu wylądują. Ale jeszcze nie wylądowali, mam czas. Dajcie mi pracować w spokoju. Czy powinienem zgłosić doktorowi Seczenowowi, że jego prośby uniemożliwiają wam pracę? Tak, i przy okazji powiedz mu, jak uciekłeś przed robotami na stacji, zamiast mi pomóc. Towarzyszu majorze, nie jestem żołnierzem. Pracuję umysłowo, nie fizycznie. Radzenie sobie z robotami to wasza specjalność. Jedyne, co robisz, to zawracasz mi głowę gadaniem, marnując mój czas i spowalniając misję. Co? Nic. Tak myślałem. Zauważcie, że ta rękawica coraz bardziej się zaczyna pieprzyć i coraz bardziej gada od rzeczy. Bratestwo Narodów. Zachęcamy gości do wypoczynku. W naszym nowym parku można w nim spróbować lodów i skorzystać z licznych atrakcji. Nowy magnetofon elektronika 23.1 z automatycznym przewijaniem. Koniec z używaniem ołówków. Też od 15 czerwca 1955 roku. Wymień żetony na swój pierwszy magnetofon póki czas. Łamigłówki, gry i inne niespodzianki w muzeum. W całym muzeum można znaleźć różne wyzwania i łamigłówki, które zapewnią doskonałą zabawę i dzieciom, i dorosłym. Za każde wykonane wyzwanie otrzymacie żeton kolekcjonerski zwany Rubirem. Witamy, nasza robotyczna przewodniczka Terra A1. Tereszkowa opisze eksponaty, wskaże odpowiednie piętro i pozwoli odnaleźć drogę na terenie Wognu. Tereszkowa wie wszystko, w razie pytań kieruj się do Tereszkowej. No to jest ta nasza robocica początkowa. Początkowa robocica. Kompleks Tokamak. Nowoczesny kompleks badawczo-rozwojowy w kształcie torusa. Przeprowadza się tu ambitne eksperymenty nad kontrolowaną syntezą tormojądrową. Jego korytarze wypełniają jednak nieprzegrzana plazma, lecz najtęższe umysły naszej macierzy. Dyrektorem kompleksu jest Igor Gołowin. Po rusku. Urządzenia ze strzałkami i innymi wskaźnikami reagują na sygnały sterujące. Większość sprzętu wykorzystywanego do przetwarzania informacji stanowią urządzenia wielowibracyjne włączające, wyłączające różne mechanizmy. Ciekawe, ciekawe, co w ogóle schemat jest. Zadaniem projektanta jest przewidzieć, w jakim otoczeniu będzie funkcjonował produkt, odgadnąć zapotrzebowanie obywateli na nowe przedmioty i te przedmioty stworzyć.
Na razie to. Nie mamy kodu, prawda? ISEA, niestety. Nie mamy cholercia kodu, może coś tu jest? Rezystory, przełączniki, żarówki. Aj. Kiedy ja to robiłem? Rekreacja. Powiedzcie, że to będzie nasza kumpela. Zapisywanie danych. Dostęp przyznany. Gdzie jest nasza przyjaciółka? 136. Masowa telekineza, oczywiście. Odbie. O, jeszcze nie możemy. Jeszcze troszkę. Ale możemy chyba się ulepszyć. Proszę wybrać procedurę. Ulepszyć się możemy. No i na pewno możemy też się, delikatnie mówiąc, pozbyć niektórych rzeczy. Myślę, że na razie starczy nam tyle nawet ze 3 te apteczki. Nie jest to potrzebne jakoś super hiper w tej chwili. Oczywiście demontaż zrobimy sobie tego. Demontażyk jest zrobiony. Są tylko kartusze lodowe, jest elektryczny, dobra. No i luz. Bajno. Bajno. Wytwarzanie, nie demontaż. Powinna być organizacja ekwipunkiem, a nie demontaż. Weźmy sobie dwa kartusze elektryczne. Myślę, że się przydadzą. Amunicję mamy od cholery, to luzik. Wytwarzanie, czy my możemy coś wytworzyć nowego? Pasztet już mamy, dominator mamy, gwiazdeczki nie mamy, tych schematów również nie mamy. To mnie delikatnie mówiąc irytuje troszeczkę. Bo jednorazowe. Praca zdrowie i unik. O, to też fajne. Praca energii, chwilowo odnawia energię. No to my w sumie tego nie potrzebujemy nawet zbytnio. Amunicja. Rakiety do grubasa. Grubasa jeszcze nie mamy. Coś mówiłem i zapomniałem, o czym mówiłem. Kurde, ja to jestem. Nie możemy tego ulepszyć. Nowych rzeczy niestety nie mamy. Lufy też nie mamy. Kolby też nie mamy. Czyli dupa. Pasztet, czy ty masz coś do ulepszenia? Rękojeść możemy ci fajnie ulepszyć. To może by jednak... Ale gdyby trzymał mało zdrowia, my mamy non stop dużo zdrowia, bo ja jestem tchórz. Tego niestety nie ulepszymy, a to? Co prawda tego raczej nie używamy. Dobra, nie, zbieramy, ja wiem, że troszeczkę tylko zużyłem naszego czasu antenowego, no ale... Ale wolę jednak sprawdzić przynajmniej takie rzeczy. Wyjdziemy? Się wejść. Chciałem zobaczyć tylko, czy ty jesteś dobry, czy jesteś niedobry. A, padł. Padłeś, powstań. Power Raid. No i dziada nie ma przynajmniej. Cieszę się, że go zabiłem. Looting! No mamy czytaneczkę. Jezu, dawno nie czytaliśmy takich rzeczy. Weź to wyrzuć. Chyba krzesło podpierdalasz. Nie wiem po co. Czy możemy z tobą pogadać? Słucham? Mam spędzić wieczność oglądając tę kupę złomu? Tę fałszywą maszynę, która mnie zabiła? Nie, to wkrótce minie. Nie, to wkrótce minie. Już zaczyna mieć. Nie pamiętam nawet własnego imienia, ale ten blaszany potwór dalej tu jest. Wciąż pamiętam, jak rozwalił mi bebek i ciągle mówili, że roboty nas zastąpią. To znaczy w pracy. I faktycznie tak zrobiły, zażynając nas jak świnie. Co za historia! No cóż, nie zostawcie mnie. Chciałbym sobie pospać. Śpi, chłopcze, śpi. No, nie baguj się, proszę. Dobra, zebrane wszystko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszystko, teraz możemy sobie poczytać, tylko z drugiej strony. Aktualizacja danych. Do kierownika działu druku N. Nazarow.
Analiza wskaźników biometrycznych wykazała, że 96,4% odwiedzających z roku sprawozdawczego 1955 wykazało następujące nastawienie do wyglądu wymienionych robotów. Użyto nazw potocznych. Rafik 2, Tiereszkowa 10, Wowa 5, Bielasz 8, Natasza 10, Robotnik 4, Jerzycha 3. Proszę przesłać dane do AK w celu przeprowadzenia analiz, a następnie przekazać do działu projektowego. Drobna poprawka do kierownika działu druku. Pilne poprawki. Proszę usunąć następujący fragment z broszur na treści na trzeci kwartał roku 1956. WOGN miał być pierwotnie kompleksem latającym umieszczonym na platformie Ikar, tak jak Czołomiej. Muzeum podróżowałoby po Związku Radzieckim, a goście ze zwiedzanych miast i miasteczek mogliby wchodzić na pokład i podziwiać eksponaty. Jest druga godzina, przepraszam. Nowe maszyny przeznaczone na ekspozycję były jednak opracowywane w takim tempie, że w trakcie lotu z Władywostoku do Leningradu stałyby się przestarzałe. Dlatego też postanowiono pozostawić WOGN w zakładzie 3826. Serio, przepraszam was za to czytanie, ale jest godzina dokładnie 1:41, prawie druga. A ja nagrywam odcinek i w sumie trochę już jestem wypluty. No ale nagrać trzeba. Dobra, do kierownika działu druku, towarzyszu Nazarow, ogromnie mi się podobają wasze plakaty. Doskonała robota. Jednakowoż, chciałbym, byście wykonali nowe dla moich podwładnych. Powinny być dynamiczne, przerażające i krwawe. Pamiętajcie, uważajcie na drugą stronę sieci. Coś takiego, tylko mocniejsze. Te magnesy u nas są bardzo, bardzo niebezpieczne i plakaty powinny uświadamiać, że wystarczy jeden błąd i już po ptokach. Przygotujcie kilka próbek, a ja przejrzę i powiem, co poprawić. Mają mrozić ludziom krew w żyłach. Jaki ten Związek Radziecki dobry. Tutaj można zobaczyć trzy przykłady prostych przedmiotów codziennego zastosowania. Nowe naczynie żeliwne, rower oraz krzesło, które nie wygląda jak... Nie wiem co. Projektanci dali nowe życie starym produktom i obdarzyli je nowymi funkcjami. Wkrótce polecimy samochodem. Dzięki najnowszym osiągnięciom radzieckiej nauki na polu elektromagnetyzmu i wsparcia producenta samochodów AZLK, inżynierowie Czełomnieja zaczęli projektować pierwsze latające samochody. Jednym z ważniejszych osiągnięć radzieckich projektantów jest taksówka z drzwiami przesuwnymi i wydzieloną kabiną kierowcy. Na jej wzór zaprojektowano nowe taksówki na zachodzie. Ten pojazd powstał w zakładzie WZIET w Wszechzwiązkowym Instytucie Estetyki Technicznej. Maglev to radziecka kolej jednotorowa. Maglev to pierwszy krok ku latającym pociągom. Dobra, będę wam tylko czytał już teraz te tytuły. W Związku Radzieckim druk 3D osiągnął nowy poziom. Zapomnij o zniszczonych, zepsutych rzeczach. Kapsuła polimerowa to przyszłość ludzkości. Lustra to najlepsze alternatywne źródło energii. Dużo rzeczy. W czym mogę pomóc? Chyba. Muszę się dostać na wystawę. Jak otworzyć drzwi? Zamek można otworzyć moim kluczem. What? Nie znaleziono klucza. Do podstawowych funkcji tereszkowych należy przekształcanie palca wskazującego w klucz. Chyba zgubiłaś multiklucz. Nikczemnicy wyrwali mi ręce. Błąd. Brak wymaganego modułu manewrowego. Nie można aktywować funkcji otwierania. Jasne. Gdzie mogła zgubić ręce? Sugeruję przeszukać to miejsce. Nie rozumiem, ale z chęcią... Charles, jak wyglądają specjalne interfejsy nerwowe do kolektywu? Wiesz, te, które ma dostać tylko rząd. Z całą pewnością je otrzyma. A wyglądają one jak myśl, tylko w złotej, wysadzanej diamentami oprawie. Naukowcy zespołu doktora Seczenowa już otrzymali własne, jeszcze inne myśli. Inne? Czyli naukowcy też mają specjalne uprawnienia? Zgodnie z planem doktora Seczenowa, urzędnicy państwowi otrzymają podróbki. Tylko naukowcy będą mieć prawdziwe interfejsy, nadające im dodatkowe upoważnienia. Szef spróbuje oszukać cały rząd? Niemożliwe! Skąd to wiesz? Towarzyszu majorze, skąd macie rękawicę neuropolimerową? To znaczy ciebie? Mam cię od doktora Seczenowa. Właśnie. Czekaj.
Czyli dał mi swoją własną rękawicę? Przyszłość dzieła jego całego życia leży w waszych rękach. Prosił, żebym na ciebie uważał. Czyli rękawica jest stricte wynalazkiem to raz, a dwa własnością Syczynowa. Duch. Do kierownika działu ochrony Wognka Ismailow. Słuchaj, Karim, ktoś łazi nocą po wystawach. Nie żartuję. Wiem, że na nagraniach nikogo nie ma, ale przysięgam, że widziałem jakąś świetlistą sylwetkę. Nie, nie byłem nawalony. Przecież wiesz, że od czasu wojny nie piję. Ta postać wyglądała, jakby wyszła ze ściany. Jak jakiś błędny ognik. Minęła wystawę i zniknęła w ciemnościach. Przewodnicy wycieczek zgłaszali jakieś unoszące się w powietrzu zjawy przypominające płaczącą kobietę. Jeśli ktoś robi sobie żarty, to będzie miał przerąbane. Znasz mnie. Nie obchodzi mnie, kto to robi. Znajdę i powybijam mu wszystkie zęby. No, ale jeśli to nie żart. Tak czy owak, nie wezmę już żadnej nocnej zmiany, bo nie mogę ręczyć za to, co zrobię. Dobra, misja Wogn. Będę mówił to Wogn, a nie W-O-G-N. Do kierowniku działu ochrony Wognu. Większość ludzi, wliczając to pracowników i zwiedzających Wogn, uważa ten obiekt wyłącznie za atrakcję turystyczną z ciekawymi eksponatami. To jednak coś więcej niż tylko kompleks. Testuje się tu także wpływ prezentowanych w Muzeum Nowinek Technicznych na psychikę gości o różnym stopniu wykształcenia. W AK analizujemy nagrania reakcji zwiedzających i na podstawie poczynionych obserwacji modyfikujemy roboty i różne urządzenia. Wogn jest dla nas jak poligon reakcji obywateli radzieckich na przyszłość, która wkrótce zapuka do ich drzwi. Ostrzeżenie do wszyscy kierownicy. W związku z otwartym konfliktem, w jaki kierownik teatru imienia Mai Pilisickiej S. Łastoczkin wszedł z naszą kadrą kierowniczą, kończymy przydzielanie pracownikom Wogn benefitów przed pozapłacowych postaci biletów. Ten stan rzeczy jest nie do przyjęcia. Wszyscy wiedzą, że pod przywództwem tego nadętego bufona teatr stał się siedliskiem rozpusty. Nieustannie otrzymuje wiadomości o tym, co tam się wyprawia za kulisami. Brońcie siebie i swoich podwładnych przed zgubnym wpływem burżujskich zwyczajów, które nie przystają obywatelom kraju rad. To niedopuszczalne. Do kierownik działu ochrony Wogn Ismailow. Zmuszona jestem poinformować, że S. Łastoczkin, dyrektor teatru imienia Mai Pilisickiej, zaczął przyjmować w Wogn gości, a nierzadko znaczna ich część opuszcza życzone przyjęcie w stanie nietrzeźwym. Zachowanie jego podchmielonych gości pozostawia wiele do życzenia, ponieważ jak najczęściej są to wysocy rangą urzędnicy, nie można ich ani uciszać, ani w żaden inny sposób przywołać do porządku. Proszę uprzejmie o znalezienie jakiegoś sposobu, by goście Łastoczkina nie mieli wstępu do muzeum. Dobra. I tak, tędy nie przejdziemy. Ściągamy Kałasia. No tu już byliśmy nawet. A, tego nie zauważyłem, powiem osobiście. Tego nie zauważyłem, cholercia. Wszędzie leżą trupy. Dobra. Jak trupy, to do kupy. Weź to wyrzuć. I schemacik. Coś. Nic. To nie. Bez łachy. A co się jest? Jest ręka Thierry Szkołej. Co ten metalowy zboczeniec z nią robi? Ten robot jest kelnerem. Obsługuje ludzi, których zabił. Rozwalę go na miazgę. Ta jednostka nie jest obecnie agresywna. Sądzę, że uda nam się zabrać ramię bez walki. Ja go i tak zabiję. Pyk, pyk, pyk. I gotowe. Otwarte. Pyk. A i to tu było to wejście, okej. Okej. Najpierw przelutuję wszystko spokojnie. Wszystko. Tu. Z chęcią bym teraz zobaczył, co my możemy stworzyć. Tyle tego lutu. Coś pięknego. Lubię takie rzeczy. Tam tak
pięknie wpada wszystko. Miłusio, miłusio. Pyk. Trochę bugów na kolację. Trochę bugów na kolację. Ej, tu też niby coś było. A ty, ej, mały oszuście, co ty myślisz, że wyruchasz Freda? Ej, ty, tak nie skacz. Weź to wyrzuć. Tu wszystko. Nie no, muszę. Opa. Weź się uspokój. Tyk, nie ma cię. Trochę ammo poszło, ale... Ale przynajmniej mamy to, co chcieliśmy. Dobra, moi drodzy, ale my się tu pożegnamy. No dobra, przesłuchajcie jeszcze. Słuchajcie wszyscy. Zerknąłem sobie na nagrania z waszych wycieczek. Dlaczego tak nudzicie? Grafiki to takie, a takie roboty, bla 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 bla. I same szczegóły techniczne. Przecież oprowadzacie dzieciaki, młodych pionierów, okciabrystów. Musicie ich jakoś zabawić. Patrzcie. Oto robot Rafik. Jest bardzo przyjazny. Może nieco przy kości, ale nadrabia humorem. Albo, nie wiem, jest zajebisty. Mamy mówić przy dzieciach zajebisty? Proszę wybrać procedurę. O co chodzi, no. Nie mówcie zajebisty, tylko, no nie wiem, no. Coś wymyślicie. To ma być dla nich przyjemność. Dajcie mu się wspiąć na robota jak na konia albo coś, no nie wiem. Roboty są bezpieczne i przyjemne. Mają interesować młode pokolenia, a nie usypiać. No właśnie, dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a oczywiście rączkę sobie weźmiemy w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!